zajeżdżają chłopaki, zobacz, a ekstra to wygląda. Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Vibe'em. Będziemy driftować. Będziemy się fantastycznie bawić, mam nadzieję. Wybierzemy sobie jakiś nowy samochód. Weźmy sobie tak, zobaczmy. Mówiliście mi tutaj, ja na poprzednim razem jak nagrywałem z Vibe'em, to właśnie byłem na tym serwerze Velocity Drift Server. I ktoś mi napisał w komentarzu czy na Discordzie, że da się wczytywać inne mapki, więc poprawka do poprzedniego filmika, że da się wczytywać inne mapki nie tylko na tej jednej, ale na tej jednej było chyba najwięcej osób i najciekawiej się driftowało. Tutaj jest cała mapa Los Santos i pewnie na tamtym serwerze też była, ale to jest jeden z tych serwerów, na których grałem ostatnio, tylko ich zostało utworzonych więcej niż jeden teraz. A co ciekawe, w ogóle został usunięty ten X-On Games, na którym nagrywałem pierwszy odcinek. Bardzo ciekawe, czemu zniknął, nie mam pojęcia. I mamy tu Integra DC2. Nie chcę za dużo samochodów sprawdzać i wczytywać, bo jak to robiłem przed nagrywaniem odcinka, to mnie po prostu wywaliło i elo, nie? I już nic nie dało się zrobić. Więc po prostu wybierzmy sobie jakiś jeden samochód, stuningujmy go. I tyle. Myślałem, może weźmy sobie Evo 9. I proszę bardzo, mamy fantastyczne Evo. No powiem, że niezbyt brzmi, tak trochę słabo nawet bym powiedział. Okej, więc tak, mamy tutaj sobie zespawnowany samochodzik. Teraz spróbujmy go troszeczkę przetuningować. Oczywiście włączmy, żeby był niezniszczalny. Będziemy tutaj ładnie driftować. Ja nie lubię nigdy w grach wyścigowych, jak samochody mi się niszczą. Za każdym razem wyłączam to i tyle. Mod menu i tak. Spoilerki. Standardowy mi się bardzo podoba, więc zostawimy. Zderzaki. Standardowy jest taki. No, spaczko. Teraz tył. Szkoda, że ciemno jest. Trochę tak słabo widać, nie? Ale patrzcie, jakie fajne te zderzaki. Ja nie wiem, skąd oni je wzięli. Z jakiejś gry wyścigowej na bank. Dobra, egzost. Zobaczmy. O, okej, widać teraz, nie? Coś tam. Tu mamy tylko dwa rodzaje. Dajmy sobie taki. Teraz tutaj maska. Maska standardowa jest świetna. Druga też jest spoko. Dajmy sobie standardową. Ulepszenie silnika, hamulców. Nie wiem, czy to coś tutaj zmienia. Ale zawieszenie powinno nam zglebić trochę samochód. Tutaj wiemy, że jeszcze mamy takie zglebienie przez moda. Możemy sobie samochodzi dodatkowo zglebić, jakby ktoś chciał. Teraz lampy ksenonowe, turbulencje dajmy, dajmy dym czerwony i teraz możemy sobie oczywiście przyciemnić, wow. Dobra, więc to mamy, teraz kolorki, więc główny kolor dajmy sobie może, właśnie nie wiem co tu wybrać, może biały, białasa sobie zrobimy, metalik. Niebieski, dawaj niebieskiego. Pięknie. Niech będzie sobie niebieski. Tutaj mamy jeszcze neony. A to są chyba te takie sztuczne, nie? Czy nie? Czy to są takie jak w grze są prawdziwe? Nie wiem, do driftu mi jakoś neony nie pasują. Czasy undergrounda się skończyły. Nie mamy tutaj żadnych malowań. Tutaj też nie mam żadnych dodatkowych rzeczy. Windows Flip. Okej. Jakieś nowe opcje widzę, że są. Aha, dobra. To jest. Jak włączamy klakson, to włączają nam się długie światła. To jest spoko. Dobra, to chyba wszystko. To mamy porobione. To mamy porobione. I tutaj chyba już nic więcej nie będzie, nie? Dobra, więc mamy sobie Mitsubishi. Teraz standardowo jedźmy koło obserwatorium. Zobaczymy, kto tam się teraz skręca. Shit! Tak się zastanawiałem właśnie, jak będzie się driftowało tutaj na otwartej mapie
na tym serwerze, bo on... Wow, ktoś mnie tu ściga. Widzę na mapie, zaraz mnie... No? O, to ty... Zastanawiałem się, jak się będzie driftować na normalnej mapie w tej, na tym serwerze, bo tutaj naprawdę bardzo fajnie zrobiony jest handling samochodów, taki driftowy, ale spoko to działa, naprawdę bardzo w porządku. O, tutaj ktoś sobie już tam śmiga. Zobaczmy, zobaczmy. Wow. Dobra, to co, zaraz, gdzie są ludziska? Tutaj mamy... No są, obserwatorium, to ciśniemy. Spróbujmy jakieś ładne drifty porobić. Tutaj ciśniemy w prawo. Ooo! Coś tam wychodzi. Dobrze jest. Szkoda, że ciemno, kurde. Znowu trafiłem na serwer, gdzie jest ciemno. Ale powinien zaraz może być dzień, co? Okej. Ciśniemy, ciśniemy tu. No kurde. Ten handling w samochodach na tym serwerze jest fantastyczny. To jest najlepszy serwer pod tym względem. Grałem jeszcze na innych serwerkach, ale tutaj driftuje się najlepiej. Można takie mocne kąty zrobić podczas driftu. I naprawdę można to odsterować. Powinienem troszeczkę mniejszy kąt sobie zrobić. Ale super ci driftuje, naprawdę jest pełna kontrola nad autem. Bardzo łatwo jest. Jak ktoś sobie gra na padzie, to tym bardziej jest ciekawie. Super, zobaczcie jakie kąty walę tutaj, no elegancko. Możemy komuś zamrywać, to jest super. Bardzo mi się to podoba. Jedziemy koło obserwatorium, zobaczymy ile tam ludzi się kręci teraz. Cyk, tutaj ktoś BM-ką widzę. Samochodu nie będę zmieniał, bo mówię, no za każdym razem jak się, czy można zmienić samochód w każdej chwili, zresztą bardzo szybko się te mody teraz wczytują w porównaniu do tego, co było kiedyś. Tylko jak się wczyta kilka samochodów więcej, no to jest już tak lipa, potrafi wywalić z gry od razu. Czyli wyłącza grę i pojawia się komunikat, nie? Tutaj jakie tuningi, zobacz. Jedziemy, zobaczymy. Gdzie oni tam... O kurde, tu same tandemy lecą chyba. Pojechali gdzieś tam prosto. Zobaczmy, gdzie tam polecieli. Sporo graczy tam pojechało prosto. O, patrzcie! Jezu! Tutaj zawsze się rozwala mu barierka, tym razem elegancko. Właśnie to jest ten handling zajebisty w tym serwerze. O, ktoś tu pod górę ciśnie. Ajajaj! Okej. I co teraz robimy? Zobaczcie, jaki zlocik. Spoko to wygląda, nie? Tutaj jakaś BM-ka. Zobaczymy, kto pierwszy będzie jechał, kto będzie ten, prowadził drift. Ja wolałbym nie, bo chciałbym ich wszystkich pokazać. Chyba nikt się nie zdecyduje, albo po prostu czekamy, aż wszyscy zjadą. To nie wiem, co to jest. Honda? Chyba. A, to jest ta Acura. Co nic? Coś się tu dzieje. Aha! Wszyscy się zlatują. Ej, spoko to jest, nie? Dobra. Tutaj BMK. No co? To jest, co za Sebix tutaj wbił? O, wywaliło go. Jest. What the? Okej. Jadą? Jadą. Pojedziemy. What the fuck? Co ten z żółtą BM-ką robi? Masakra. Przesterowuje, tu się rozbija. O, to ostrożnie, bo... No to jest chyba ta Acura, ale fajnie wygląda. Chciałem ją wziąć, ale... Myślałem, że będzie na pewno naprzód i do taka lipa, nie? Tak mi się Hondy kojarzą bardziej. Gdzie jedziemy? może być tutaj. Ja widzę, że ten ziomek w żółtej BMC... Ojej. Widzę, że ten ziomek w żółtej BMC w ogóle nie potrafi się bawić.
tylko chce gdzieś pierwszy dojechać. A to nie o to chodzi w drifcie, ziomek. Trzeba go chyba nauczyć. Ale go nauczymy. Kurde, myślałem, że to Lambo, a to superka. Oj. Nie chciałem go zajechać z drogi. Uwaga, uda się zaparkować. Ach, kurde, nie. O, kto tu? Golfina? Golf chyba dwójka. O, patrzcie na to! Wow! On to lepiej tam pojechał. Spoko. O, okej. Kurde, tak powinno być normalnie w GTA Online, nie? Stworzonym przez Rockstara. Patrzcie, ja się tutaj z nimi bez słów dogadałem praktycznie. Tylko po prostu im trąbiłem i mrygałem światłami jednocześnie. I wszyscy sobie jeździmy. Ja nie wiem, czy oni mnie znają z YouTube, ale raczej nie. Znaczy, może niektórzy tak, ale... Jeżdżą sobie po prostu, od tak o. Tutaj pod górę to ciężko, mi ta Subishi już się trochę dusi. Dobrze jest. Tutaj mały kąt. Powinniśmy Powinniśmy dojechać ładnie do góry. Patrzcie na to, kurde, idealny handling jest na tym serwie, nie? Proste do opanowania. I to nie tylko to Mitsubishi, ale też miałem wcześniej BMW właśnie E92 i też było fantastycznie. O, zobaczcie, wszyscy się tutaj ten. Teraz ja nie prowadzę, niech ktoś prowadzi. No dalej chłopaki. Ja nie prowadzę teraz. No, też ktoś wziął ten Mitsubishi. Ustawili wszyscy. O, superka też się pojawiła. O, jest, ktoś mnie zna tutaj jednak. Dobra, jadą. Oj, teraz to tak. Nie, że ja jadę przodem i nikogo nie widzę. Ło, ale super. Udało się. Czyli jednak mnie znają, kurde. Myślałem, że dogadałem się na ten językiem migowym. Ten serwek jest na... przestrował ziomeczek. Patrzcie, jak ładnie wyszedł. Pięknie. Wariaty, kurde. Dobra, gdzie teraz pojadą? Na obserwatorium, czy nie? Okej, w tą stronę. Dobra, to jedziemy tu, nie ma problemu. Tutaj też są fajne ten. Fajne zakręciki. Fajne makarony. Patrzcie. Cały czas driftem. To jest masakra. Shit, przesterowałem. Mam nadzieję, że chociaż. Aż tak bardzo nie zablokowałem. Nie zablokowałem drogi. Dobra, robi się dzień, teraz w końcu wszystko widać. Uuuu, shit, pod.
Kurde, gdyby mnie nie popchali, to bym przesterował autentycznie. Jedziemy prosto. Tutaj to można. Wow. Ładnie latać. Dobra, niech jadą pierwsi. Ja będę ich nagrywać. Okej. Dobrze, że tu widać na mapce te wszystkie zakręty, bo wiadomo, jak się do nich ustawić chociaż. Dalej, dalej, dalej. Uj. Na pograniczu byłem. Przesterowało mnie. Jadą tam prosto. Tutaj chyba też cały czas są zakręty w tych górach. To jest zajebiste. Cały czas są takie właśnie makarony. Super. Elegancko. Dobra. Teraz chyba w lewo. Nie wiem, jak pojadą. Gdzie chcą jechać? Tutaj. Dobra, to jedziemy tu. No i to się nazywa driftowanie. To właśnie uwielbiam. Tak powinno wyglądać GTA normalnie, nie? To jest to, co ludzki lubią najbardziej. Kurde. Patrzcie na to, jak pięknie. Ojej. Tamten jak poszedł, kurde, na pełnym speedzie. Ja się teraz tam nie wyrobi na tych zakrętach, chyba że... Dobra, ja zwalniam trochę. No tutaj takie szybkie drifty z górki były. Nie będzie teraz zakręty jakieś po... Znaczy znajdziemy, bo tutaj chyba w okolicy już się kończą powoli. Zobaczymy na co... Fuj, shit, ja stąd spieprzam, ty! Jezu! No i zajebiście. Dobra, co robimy? Tam jedziemy. No dobra, może być tam. Teraz arabskie trochę. Patrz, jak to spoko wygląda. Okej. Gdzie oni tak kurde szybko jadą? W sumie tutaj nie ma zakrętów, to na prostych trzeba jak najszybciej. Trochę znamiłem. Ale fajnie, całą ekipką sobie jedziemy, tylko nie wiem gdzie, bo tutaj chyba zbytnio zakrętów nie ma. Chociaż może w tę stronę. No dobra, tu mogą być. Jezu, dużo nas tu jest, ale ja właśnie tak lubię. Jedziemy. Tutaj będzie pewnie zaraz gdzieś w lewo i tam pod górę będziemy cisnąć razem. Jak zapierniczają, kurde. Tutaj, tak? No dobra. Elegancko. Kurde, za szybko jadą, nie mogę ich dogonić tam z przodu. Pięknie. Kurde, udało się go czysto wyminąć. Kurczę, niezbyt ładny kiss the wall. No ale tutaj można polatać też, tu są fajne zakręty. O tak. Ej. Trochę mnie ten zmylił czerwony. Myślałem, że na mnie wyląduje zaraz czy coś. O, tutaj jadą pod prąd, ale spoko. Na jednym serwerze było tak. Teraz tutaj, okej.
tutaj coś było fajnego? Chyba tak. Są takie gładkie zakręty raczej. Tutaj trzeba uważać na ten zakręt. Joko, prędkość, ty! Ouuu! Jajajajaj! Okej. Teraz gdzie? Hamujemy i na dół. Dobra. Tutaj... Aha! Tu jeszcze jest zajebiście. No rzeczywiście, to jest fajnie. Tutaj zaraz będzie w lewo i w lewo. I tam koło tej widli, nie? Wytwórnia wina, winiarnia. Tam pojedziemy sobie. Tam jest też super, super są zakręty. Byleby tylko dalej nie jechał, bo tam już autostrada będzie. Arabskie drifty! Yeah. Ej, gdzie ty ziomek? Tam nie, tam jest głupio. Tam już autostrada jest. Tutaj jest świetnie. Ej, co się dzieje na tej mapie? Zerknijmy na chwilę. Ej, tu chyba cały serwer jeździ. Bez kitu. Patrzcie na to. Lol. Dobra, jedziemy tu. Jedziemy tu, bo na autostradzie tam nudy. Tutaj są takie ładne, ciasne zakręty. Są świetne. O, shit. No tutaj trochę znamiłem, bo... Nie wiedziałem, że będzie taki gładki ten zakręcik, ale następnie już całkiem poszedł. Może zlocik zrobimy tu, gdzie ostatnio. To możemy tutaj zrobić. Okej. No, zajeżdżają chłopaki, zobaczcie, pięknie. Elegancko. Obejrzymy sobie furki. O, tutaj Mercedes, ten 190E, czy S190. Zajebisty jest. Moje Mitsubishi, eleganckie, kurde. Co to z tą lampą się stało? Chyba zaczyna ten serwer krzaczyć. Albo u mnie coś na kompie. Super. Tutaj Skyline. A ekstra to wygląda. Supra. No i tutaj jest Sakura chyba, nie? No spoko wygląda. Tutaj BMW E92. Też nią jeździłem, świetna jest. Bagażnik. Jak się dziwnie spoiler otwiera. Ej! Gdzie moja fura? No to... Nie, mój samochód! Może tu jeszcze stoi, ale go nie widzę. Nie, dupa, nie ma go. Masakra. Samochód mi się skończył. To jest Sakura? Nie, to jest Lexus, a ja myślałem, że to jest ten. Bo mnie przednie światło zmylił, ale Lexus świetnie wygląda. Podoba mi się, ja cały czas na niego Akura mówię. Myślałem, że to jest Honda. Tutaj Supera. Tutaj BMW, ale nie wiem jaki model. Tutaj kolejna BMW. Co my tu jeszcze mamy? RX7. Tutaj też coś śmiga. Dobra, muszę sobie pojawić nowy samochód i go przerobić. Masakra, wszyscy kapcia palą teraz. A weźmy tak. Zniknęło mi samochód. Nie wiem, czy teraz się jakiś pojawi. Boję się, że mnie z gry wywali, bo tak bywa czasami. RX3 to jest brzydkie. Nie wiem, co to jest. Zaryzykuję. Okej, to jest po prostu chyba Skyline. Weźmy sobie tak. Zobaczmy, jakie ma opcje. No, no spoko wygląda. Niech sobie będzie. Myślałem, że mnie z serwera w ogóle wywali. O! Cyk! Proszę bardzo. Co? Tak mało tutaj opcji mamy? Nie fajnie. Trochę obniżymy. Cyk, turbosa i tyle. No tutaj nie mamy żadnych opcji z wyglądu. A to nie szkodzi.
poczcie jako fura, ty. No i zajebisty driftowóz. Zobaczymy, jak się tym będzie driftowało. Zastanawiam się, czy czasami nie wszystkie pojazdy tutaj na tym serwerze nie mają takiego samego handlingu. Czyli zawieszenia, bo jak driftowałem sobie wcześniej BM-ką i tym i Mitsubishi, to bardzo podobnie się nimi śmigało. Teraz mam tego Skyline'a. O, się! Dobra, inaczej jednak się driftuje. Jest troszeczkę inaczej. Nie jest to jakaś duża różnica w tym driftowaniu, ale czuć, że jest inaczej odrobinkę. Więc każdy samochód wygląda na to, że troszeczkę inaczej. O, będzie ładnie. Aj, jednak nie. Kurde, nie wiedziałem, jak się ustawić do niego. W sumie jak on był za mną, to on powinien do mnie się ustawiać, nie? Ale tym samochodem się już zupełnie inaczej, kurczę, lata. Tamten Mitsubishi, już się nauczyłem mówić nazwę Mitsubishi, driftował tak, nie wiem, większą kontrolę nad nim miałem, a ten jest taki bardzo nadsterowny, co w drifcie chyba jest okej, ale ciężko się przyzwyczaić, nie? Takie mam wrażenie, że łatwiej go przesterować. Ale spoko, taki zglebiony wygląda. Kurde, gdzie oni tak cisną, nie mogę ich dogonić. O nie, przepaść! Oh shit! Jak w karbonie, ty! Na tym serwerze nawet zmodowane jest to, że kierowca siedzi po prawej stronie. To jest nawet spoko, ale czasami są dziwne bugi związane z tym właśnie. Ale nie jest to jakieś tam rażące w oczy bardzo. Raz w lewo tutaj. Oj, zajechałem mu drogę trochę. No i tutaj są zajebiste zakręty. Wiecie, Jezu, ile ich tu jest, nie? Niech jadą. Ten jaki wariat. Wow, super. Okej. No dużo łatwiej go przesterować. Okej. Co to za duży spoiler jest? W ogóle co to za fura? Ole, one piece the wall, kurde, tutaj zawsze w barierkę przywalałem. Pamiętam. Po stacji benzynowej prosto i potem w prawo. Znaczy tutaj w lewo, pyk. I jedziemy na obserwatorium. Ktoś próbuje do mnie wsiąść. Damn. Co się dzieje? Ale nie można do mnie wsiąść, bo ten. Bo właśnie te samochody, jak mamy zmienione miejsce, gdzie się siedzi, po prawej stronie, to jest jakiś błąd ze wsiadaniem. Jako pasażer. Chyba się nawet nie da. No, ten jest trudniejszy trochę do driftu. Albo może moje takie przyzwyczajenie. Kurde, ale poszedł teraz. Ajajajajaj. Łatwiej przesterować jest, no. Ej, czemu nie mogę trąbić? A mogę trąbić, tylko bardzo cicho trąbi. Dobra, i teraz na obserwatorium. Musimy sobie tutaj taką traskę jakąś zrobić i wszyscy będą wiedzieć, którędy jechać. Kurde, tylko ja bym chciał ich nagrywać, bo oni też pewnie fajnie driftują, a nie tego tylko ja. No, ale dobra tam.
cyk. Cisną tam ładnie. No nie, jak ktoś u mnie siedzi w samochodzie, to chyba się da jednak z pasażerem cisnąć w tych samochodach. Kurde, ale on trudny jest. Zaryzykuję i zmienię go na jakiś inny. Wow, ale ładnie cisnął. Jeszcze na mnie kiss the wall zrobił. No, muszę zmienić tą furę. Ona jest za trudna dla... Jezu, co to był za drift? Jeszcze z jakimś stuntem, czyli że ktoś wysiada podczas driftu. No dobra, spróbuję sobie spanować samochód. Może mnie nie wywali. Weźmy sobie może 33. Mam nadzieję, że to nie jest ten, co koło mnie stoi. Może... Nie mogę nigdy odróżnić 32 od 33. A, dobra, on zmienił. No to jest git. Spróbujmy teraz ten. Zmodyfikować go. Silnik. A, tu nic nie ma. Dobra. Okej. Okay. I... Co tu jeszcze? Chyba nic nie mogliśmy więcej zrobić. No tu nic nie ma, nie? W tym samochodzie akurat. Ty, on fajnie brzmi! Podoba mi się. No, tym to się będzie fajnie driftować ze względu na drift. Znaczy na drift, na dźwięk chociażby. No i teraz to tak. Szkoda tylko, że nie mieliśmy żadnych modów na spoiler na przykład, nie? Uuuu, shit! Prawie mi się udało, pierwszy raz w ten sposób. O, jeszcze podczas nagrywania. No, ale tym się fajnie driftuje, ten jest spoko. Tamten Skyline C10, on nie jest taki fajny do driftu, bo łatwo go przesterować, jest zbyt responsywny. A tym to super! Kurde, pięknie. I przesterowałem. Fajne felgi ma w ogóle. Podoba mi się bardzo. Patrzcie, jak ładnie jadą. To nic, moi drodzy, ja was zapraszam na kolejne odcinki z 5M. Z driftowania. Bardzo wam dziękuję, że byliście teraz. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.